wszystko, czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działamy. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Toruń, Grudziądz czy Chełmża znajdą się na szlaku kopernikańskim. Pod pomnikiem słynnego astronoma uroczyście podpisano list intencyjny w tej sprawie. Szerzej o tym wydarzeniu powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego. Marta Nowicka-Bujak, zapraszam. Kujawsko-Pomorskie dołącza do szlaku kopernikowskiego. To trasa turystyczna, która promuje miejsca związane z wielkim astronomem. Powodem do włączenia naszego regionu w inicjatywę stworzenia szlaku kopernikowskiego jest przypadająca w przyszłym roku 550. rocznica urodzin słynnego torunianina. Szlak jako oznaczona trasa funkcjonuje na razie jedynie w województwie warmińsko-mazurskim. W 2007 roku u nas ten szlak został zainicjowany, ma 300 km, ma ponad 34 sygnatariuszy, głównie samorządowców, ale również i organizacje pozarządowe, i agendy wszelkiego rodzaju w tym działaniu. I myślę, że teraz jak połączymy go w tą piękną pętlę, to z pewnością jeszcze większe znaczenie i jeszcze większe wartości tego wspaniałego obywatela Polski będziemy mogli promować na cały świat, wykorzystując przecież wszelkie aspekty historyczne, turystyczne, gospodarcze i te solidarnościowe we wspólnym działaniu. Podpisy pod listem intencyjnym utworzenia szlaku złożyli marszałkowie trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Zobowiązują się tym samym do promocji marki turystycznej trzech regionów i samej trasy. Chcemy, aby mieszkańcy Polski, turyści wiedzieli o tym, że po pierwsze jest taki szlak i że w wielu miejscach Rzeczypospolitej, w tych trzech regionach, Mikołaj Kopernik działał i swój ślad zostawiał. Kujawsko-pomorski odcinek szlaku kopernikowskiego opracowała Rada Ekspercka złożona z historyków, muzealników i specjalistów zajmujących się turystyką. Wyznaczać go będą obiekty historyczne związane z postacią wybitnego polskiego uczonego. Chodzi o to, żeby połączyć ze sobą wszystkie miejsca, które były związane z Mikołajem Kopernikiem w całym wielkim regionie, a więc zarówno na Warmii i Mazurach, w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim. No, to dlaczego przez Toruń tłumaczyć nie muszę. Natomiast mamy tutaj następne miejsca, takie jak Chełmno, które było na pewno związane z rodziną Mikołaja Kopernika, a prawdopodobnie też z nim samym, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie tam 2 lata przynajmniej odbywał nauki. Przed wyjazdem na studia do Krakowa. W Grudziądzu prezentował na zjazdach Stanów Pruskich swój traktat o monecie. W Malborku uczestniczył najpierw razem z wujem, a potem osobiście również w zjazdach Stanów Pruskich, a więc tam też działał politycznie w pewnym sensie. No i wreszcie dalej wracamy do Fromborka, czyli robimy to wielkie koło. Na trasie znalazły się takie miejscowości jak Toruń, Chełmża czy Brodnica. Dlatego podpisy pod listem intencyjnym złożyli także przedstawiciele 26 kujawsko-pomorskich samorządów wszystkich szczebli. To będzie szlak wyjątkowy, nie tylko przypominający Mikołaja Kopernika, ale i także pokazujący, jak potrafimy wspólnie szanować to, co wyjątkowe, szczególne i ważne w historii naszych miast, gmin i powiatów. Brodnica, powiem, po tej stronie województwa, na granicy Warmii, Mazur, także ziemi chełmińskiej, jest takim ważnym ośrodkiem turystycznym.
Dla nas to kolejny akces do tego, żeby tą naszą turystykę, to nasze piękne miejsce dalej rozwijać turystycznie. Teraz przed samorządowcami okres intensywnych przygotowań. Uroczyste otwarcie trasy zaplanowano na okres wiosenno-letni 2023 roku. Wyznaczyliśmy szlak, ale teraz trzeba po kolędzie od miejsca do miejsca oznaczyć go, wymyśleć najpierw i wprowadzić logo, przygotować i rozpocząć promocję. No i to znaczy zorganizować kilka eventów, nie tylko w Toruniu, ale w każdej z miejscowości, gdzie jest, przez który będzie szlak przebiegał. Bardzo dużo pracy. W rejonie Dusocina nasza pętla połączy się z odcinkiem pomorskim w kierunku Kwidzyn-Sztum-Malbork-Elbląg, a w rejonie Wielkiego Głęboczka z odcinkiem warmińsko-mazurskim w kierunku Kurzętnika. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej. To organ, który ma wspierać wysiłki samorządu województwa na rzecz podniesienia poziomu edukacji i jakości kształcenia w regionie. Skorzystaliśmy z możliwości prawnych i powołaliśmy jako trzeci region w Polsce taką radę. Jest to decyzja sejmiku. Rada, która ma wspierać nasze starania, naszego urzędu marszałkowskiego, samorządu województwa w dobrym wykorzystaniu chociażby środków unijnych, przygotowywaniu dobrych projektów, które mają wspierać proces edukacyjny, kształcenia w naszym województwie. Skład 20-osobowego zespołu jest bardzo szeroki, obejmuje praktyków, teoretyków oraz urzędników. Ta rada będzie takim ciałem skupiającym wszystkich, dla których edukacja jest bardzo ważna. Są tu przedstawiciele związków zawodowych, nauczyciele, są tu przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele marszałka, prezydentów powiatów, gmin, czyli właściwie wszyscy, którzy pracują na rzecz edukacji, a tematów jest bardzo, bardzo dużo. Podczas pierwszego spotkania podjęto tematy kierowania dzieci i młodzieży na leczenie uzdrowiskowe oraz wyrażono poparcie dla obywatelskiego projektu Psycholog w każdej szkole. Uczestnicy rozmawiali także o funduszach europejskich na edukację w nowej perspektywie finansowej czy formach pomocy dla ukraińskich dzieci przebywających w województwie kujawsko-pomorskim. Nowe wyzwania związane z przybyciem do nas uchodźców z Ukrainy, z włączeniem czy z zasadami edukacji dla tych uczniów i funkcjonowanie wspólnie w szkołach tych dwóch różnych środowisk, które myślę, że z czasem staną się jednolite. Myślę, że to wszystko wpłynie pozytywnie, a ważne jest, żeby stworzyć takie warunki, żeby to wyszło wszystkim na dobre. Kujawsko-Pomorskiej Radzie Oświatowej przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Z każdym dniem do naszego kraju, a także regionu napływa coraz więcej ukraińskich rodzin, które potrzebują opieki i wsparcia. Urząd Marszałkowski działa wielotorowo, aby każdy otrzymał odpowiednią pomoc. Od ponad tygodnia działa kujawsko-pomorska e-szkoła, która nadaje lekcje dla ukraińskich dzieci, a także popołudniowy kurs języka polskiego. Ponadto w Muzeum Etnograficznym od poniedziałku do piątku wydawane są ciepłe posiłki. Chcielibyśmy uczynić pobyt tutaj tych uchodźców w taki sposób, aby on był bezpieczny. Każdy, kto otrzymał do tej pory u nas gościnę, żeby jeżeli będzie wracał do swojego kraju kiedyś, czy będzie podejmował jakieś inne działania, żeby mógł powiedzieć, że ten pobyt był bezpieczny i nasza gościna była odpowiednia. Największa pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy trafiają do naszego regionu, świadczona jest w punktach informacyjnych, które działają w trzech największych miastach województwa. Działają tam wspólnie urzędnicy placówek marszałkowskich czy wojewódzkich, a także pracownicy ośrodków pomocy rodzinie, urzędu pracy, prawnicy czy psychologowie. Z takiej pomocy już skorzystało około 1000 osób. Pomocy w obszarze zakwaterowania, pracy, w ogóle legalizacji pobytu. Bardzo dużo jest interwencji w sprawach opieki medycznej, porad prawnych, wymiany walut, założenia konta bankowego,
również możliwości edukacyjnych, w tym przedszkola, zajęcia pozaszkolne, nauka języka. Też dużo zgłoszeń mam, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu, szkoleń zawodowych. Samorząd województwa pomaga także mieszkańcom, którzy pozostali w Ukrainie. Pierwszy konwój humanitarny z darami trafił już do partnerskiego obwodu chmielnickiego. Nadal prowadzone są zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Brakuje nowej, ciepłej, profesjonalnej odzieży. Nie takiej second hand, tylko odzieży wysokospecjalistycznej, termoizolacyjnej. Buty specjalistyczne. To są takie rzeczy, które są tam niezbędne do funkcjonowania w warunkach, w których dzisiaj przyszło żyć wielu Ukraińcom w Ukrainie. Żywność. Dobra żywność, która jest żywnością długoterminową, dobrze zabezpieczoną, najlepiej w puszkach. Lub sucha, którą można tam przewieźć. Nie wiem, chociażby kuchenki gazowe, takie jednorazowe. Samorząd województwa przeznacza obecnie na tego typu wsparcie łącznie 7 milionów złotych. W celu rozwiązania problemów wywołanych wojną w Ukrainie, w tym problemów uchodźczych, wkrótce uruchomione zostaną kolejne środki w wysokości 40 milionów złotych. Będą to środki Unii Europejskiej. Podczas ostatniej sesji sejmiku odznakę honorową za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego odebrał profesor Andrzej Wojciechowski, artysta i społecznik, współtwórca Toruńskiej Szkoły Terapii Osób Niepełnosprawnych w oparciu o sztukę i twórczość artystyczną. Postać niezwykła, mówiąc dzisiaj o pomocy Ukrainie i chociażby tej grupie, którą przyjęliśmy na Kili Skłodowskiej, 60 niepełnosprawnych osób. Mam na myśli to, co tutaj zmienił w naszej świadomości właśnie profesor Wojciechowski. Jemu podobnie, ale on jest wyjątkową postacią, ponieważ był zawsze zaangażowany od początku transformacji, czyli od 30 lat, a i wcześniej, w integrację osób niepełnosprawnych. I dziś, jeżeli mamy tą możliwość przyjęcia, nie boimy się, przyjęcia osób z głębokim pośledzeniem chociażby, tak jak jest to w przypadku tej grupy, zasługa profesora Wojciechowskiego, ponieważ my wiemy, jak organizować takie miejsca i jak pomagać realnie tym osobom. Profesor Andrzej Wojciechowski prowadzi utrzymywaną przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman pracownię rozwijania twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Instytucja ma 40-letnią tradycję, funkcjonuje w oparciu o myśl pedagogiczną patronki stowarzyszenia, aby nie stygmatyzować, a tym bardziej nie izolować osób niepełnosprawnych, ale włączać ich do społeczeństwa. To ważne nie tylko dla nich, ale także dla ich najbliższych. Bardzo ważne dla rodziców, bo to rodzice czują się odrzuceni. Ja zawsze studentom mówiłem, wykładałem, że jak będziecie mieli problem, zwykle, czy w domu, że zabraknie tam cukru, czy czegoś tam, to idźcie, wyczujcie, gdzie jest rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. I tam idźcie, niczego nie chciejcie więcej. Tylko tam pożyczę i oni w tej, to będzie taki gest tego, że nie jest odrzucony. Proszę zobaczyć, ja to wiele razy obserwowałem w autobusie, prawda? Zatłoczony autobus, a siedzi matka z dzieckiem niepełnosprawnym na kolanach, nikt tam nie usiądzie obok niej, niestety. Także to jeszcze jest długa droga. A to, że oni są bardzo zdolni i tego, to tu jest wystawa piętro wyżej, można zobaczyć. Oni to sami robią, sami z siebie i tylko muszą się czuć bezpiecznie i to jest wszystko. W dalszej części sesji radni wysłuchali informacji o stanie realizacji inwestycji drogowych, a także na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego województwa.
Blisko 300 zawodników z regionu odebrało z rąk marszałka województwa nagrody za osiągnięcia sportowe w mijającym sezonie. Nagrody przyznano medalistom Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotym medalistom Młodzieżowych Mistrzostw Polski czy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2021 roku. Łącznie wyróżniono 275 zawodników. Wśród nich mogę wymienić takie nazwiska jak Mateusz Kołodziejski, wicemistrz Europy juniorów skoków z wyż i brązowy medalista Mistrzostw Świata skoków z wyż, medaliści Mistrzostw Europy w kolarstwie Daniel Rochna, Adriana Sułek, mistrzyni Europy do lat 23 w wieloboju. Dyscyplinami, w których zawodnicy z regionu osiągają największe sukcesy, są przede wszystkim kolarstwo, wioślarstwo i kajakarstwo. Dlatego też zawodników, jak i trenerów reprezentujących te dziedziny sportu nie mogło zabraknąć na gali. W tej chwili regularne treningi kontynuuje około 60 zawodników w kategoriach wiekowych od dziecka poprzez młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych, aż do kategorii młodzieżowców i seniorów. No i możemy się pochwalić regularnie złotymi medalistami Mistrzostw Polski, także stąd też tutaj nasza obecność na tej gali od wielu lat już i również w rywalizacji międzynarodowej możemy pochwalić się w przeszłości, niedawnej przeszłości, złotym medalem Mistrzostw Świata juniorów Bartosza Gradowskiego. Aktualnie czworo naszych wychowanków jest w młodzieżowej reprezentacji narodowej, przebywa na zgrupowaniach kadry narodowej w Portugalii i jedna zawodniczka w kategorii juniorek. Cieszę się bardzo, że mam zaszczyt odebrać tę nagrodę. Jest to dla mnie bardzo duży sukces, bardzo ważne i cieszę się, że mogę tutaj być z różnymi sportowcami. Podczas spotkania nagrodzeni zostali również uczestnicy zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Ta nagroda to szczególna motywacja dla Natalii Kaliszek i Maksyma Spodyriewa po trudnym sezonie. Tak też czasem musi być, żeby właśnie troszeczkę ochłonąć, dostać trochę zimnej wody na głowę i dzięki temu też dużo fajnych innych przemyśleń, wniosków, pomysłów, także dobrze, że było, stało się jak się stało, przepracowaliśmy to, przechorowaliśmy. Za osiągnięcia w karierze sportowej specjalną nagrodę otrzymał Michał Gołaś, dwukrotny olimpijczyk, kolarz grup zawodowych Omega Pharma Quickstep, Team Sky i Ineos Grenadiers, który kończy swoją karierę sportową jako zawodnik. Kilka rad, które mógłbym przekazać tym młodszym sportowcom, którzy gdzieś są na tej drodze, na której ja byłem kilkanaście lat temu. Z jednej strony coś się skończyło, tak, nie jestem zawodnikiem, z drugiej strony od razu przeskoczyłem do roli dyrektora sportowego, więc wciąż mam jakby czynny udział z tym z zawodowym kolarstwem na najwyższym poziomie i to chyba cieszy, bo widzę, że tej adrenaliny by jednak brakowało. Samorząd województwa nagradza osiągnięcia sportowców z regionu już 15 lat. Do tej pory na ten cel przeznaczył blisko 7 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim spotkali się przedstawiciele instytucji, których patronem jest święty Jan Paweł II. Dyskutowali o tym, jak sieciować współpracę tych podmiotów. Chcemy wszystkim podmiotom, które zechcą nas odwiedzić, ułatwić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Z jednej strony wspierać ich bardzo dobre, świetnie pomyślane inicjatywy, o których szersza część społeczności województwa kujawsko-pomorskiego zwyczajnie nie wie. Bo mają na przykład problem z dotarciem do mediów, uważają, że ich inicjatywa nie jest tak dobra, żeby pokazać ją światu, a my chcemy przekonać ich do tego, że warto podzielić się tymi inicjatywami z resztą społeczności województwa kujawsko-pomorskiego. W jaki sposób? Chociażby zakładając profile społecznościowe, ułatwiając kontakt z mediami. Media społecznościowe, konferencje czy bezpośrednie spotkania to tylko niektóre możliwości szerzenia nauk papieża Polaka, jednak najlepszym sposobem jest dawanie przykładu swoim zachowaniem. Chyba nie ma lepszego sposobu na zainteresowanie jak własny przykład. I myślę, że to jest, bo możemy mówić i powinniśmy mówić, możemy nauczać i powinniśmy nauczać, jeżeli ktoś jest do tego powołany, ale jeżeli ktoś patrzy na nas jako na ludzi i zastanawia się, dlaczego tak robimy i wtedy szuka tego powodu, to
to wydaje się, że to jest najbardziej skuteczny i chyba taki najbardziej oddziaływujący sposób na to, żeby pokazywać, że mądrość Jana Pawła II jest na dzisiaj. Wydarzenie zorganizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu Laboratorium Świętego Jana Pawła II, realizowanego na Wydziale Teologicznym UMK przy współpracy samorządu województwa. Chcemy budować w naszym regionie takie rozwiązania, które będą z korzyścią dla rozwoju, bo wiemy, że Jan Paweł II to nie jest postać tylko z podręczników, ale ktoś, kto kształtuje nasze relacje i może zbudować taki porządek w wymiarze społecznym, który będzie oparty o tolerancję, o szacunek, ale także o wspólne myślenie w kierunku przyszłości. W 2017 roku nasze województwo jako pierwszy region na świecie zostało objęte patronatem Jana Pawła II. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia. Czego potrzebuję. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działamy. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być!